Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku o odpielochowywaniu. Dzisiaj będzie ten wielki, wielki, kulminacyjny dzień, kiedy będziemy zrzucać te okropne pieluchy. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, a jeśli nie, to gdzieś tam będzie migała Wam informacja, kiedy Wasze dziecko jest gotowe na odpieluchowanie i jak Wy możecie się do tego odpieluchowywania przygotować, to już mamy to za sobą i do tego wielkiego dnia również musimy się porządnie przygotować. Po pierwsze termin. Ten termin powinien być zaznaczony w naszym kalendarzu jako ten wielki, wielki moment i ten termin powinniśmy również pokazać, przekazać naszemu dziecku. Uwaga, na przykład w poniedziałek zaczynamy odpieluchowanie, będziemy ściągać pieluchę. I kilka dni wcześniej nawet dziecko przygotowywać do tego terminu, tak żeby dziecko się już oswajało z tym wielkim wydarzeniem. Ale to nie jest tak, że my sobie po prostu wpiszemy w kalendarz, że w poniedziałek zaczynamy i hop, siup, już, gotowe. Nie. Dobrze, żeby ten termin to był termin, kiedy my mamy faktycznie dla dziecka czas, nie będziemy specjalnie wychodzić z domu, najwyżej z dzieckiem na pół godziny, godzinę, tak żeby nie było sytuacji, że my będziemy tak, ściągamy pieluchę, dwie godziny później zakładamy pieluchę, później znowu ściągamy. Nie, nie, nie. Jak już ściągniemy, to ściągniemy. Dlatego też te przerwy na wyjście powinny być bardzo, bardzo krótkie. Dlatego też odpuszczamy wszystkie urodzinki, imieninki, spotkania ze znajomymi, mówimy wszystkim, my teraz się odpieluchowujemy. Dobrze jest też wybrać miesiące letnie, wtedy jest na pewno dużo łatwiej i nie będzie problemu, że nie wiem, dziecko przeziębi się, bo będzie chodziło w samych majteczkach. Dużo, dużo po prostu prościej jest miesiące letnie. Dobrze jest jeszcze kilka dni wcześniej przejść po domu, przejść po mieszkaniu i zobaczyć, czy jakieś akcesoria, jakieś meble chcielibyście przykryć, schować. Bo w te niestety dni, kiedy zaczniemy odpieluchowywanie, może dojść do zalań. I to wszędzie. Naprawdę wszędzie. Więc jeśli zależy Wam na kochanym dywaniku, jeśli zależy Wam na kochanej kanapie, to przykryjcie, schowajcie na jakiś czas. No niestety, tak to wygląda. Po przygotowaniu naszych mebli dobrze jest też przygotować nocniki i nakładki w odpowiednich miejscach. I to powinny być takie miejsca, gdzie po pierwsze dziecko nie musi, nie wiem, wchodzić do jakichś pomieszczeń, które są zamknięte. Czyli łazienka to jest na sam początek średnio dobre miejsce. Lepiej, żeby to było przed toaletą, nawet w salonie, czyli w miejscu, gdzie dziecko ma jak najbliżej podczas zabawy, żeby dziecko po prostu nie musiało biegać gdzieś na drugie piętro, trzecie drzwi po lewej stronie. Nie, 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 nie. Robimy tak, żeby dziecko miało najbliżej tego nocnika. Jeśli mieszkacie w domu, dobrze jest mieć nawet dwa nocniki, jeśli macie piętrowy dom, żeby po prostu na każdym piętrze ten nocnik się znalazł. To też oczywiście ograniczy te kałuże, które niestety musicie się przygotować naprawdę na to, że pierwsze dni to będzie jedna wielka kałuża i będziecie non-stop sprzątać, będzie zasikane wszystko. Więc jeśli naprawdę chcecie, żeby coś nie było zasikane, to zakryjcie, bo zasiekane będzie wszystko, wszędzie i póki dziecko nie zaśnie, to będzie non-stop wszystko zasiekane i do tego stopnia, że może być tak, że my tak naprawdę dziecko przebierzemy, a po 10 minutach będziemy przebierać po raz kolejny. To w pierwszych dniach, czasami tygodniach, będzie dosyć częste. I jak już mamy ten dzień w kalendarzu i wybiła ta już godzina poranna, kiedy dziecko wstało, ściągamy pieluchę, mówimy dziecku, że zrób papa pieluszko i witamy się z pięknymi, słodziutkimi majteczkami. I dobrze jest, tak jak mówiłam Wam ostatnio, żeby te majteczki faktycznie były takie, jakie dziecko kocha i uwielbia. Moja bardzo lubi czerwony, więc są one w kropeczki. Lubi też dinozaury, więc mamy też majteczki z dinozaurami.
Czy takie, które naprawdę dziecko gdzieś tam lubi, czy to jest, są majteczki z bajek, czy z jakichś innych postaci, które dziecko fascynuje. Zakładamy majtki, zakładamy luźne spodnie i czekamy. Stajemy się takim bacznym obserwatorem tej całej sytuacji i staramy się wychwycić ten moment, kiedy dziecko chce iść do toalety. Teraz bierzemy do ręki mop i jakieś inne akcesoria do czyszczenia i czekamy, i czekamy, i bacznie obserwujemy, kiedy dziecko będzie chciało zrobić siusiu. Oczywiście co jakiś czas możemy się spytać. Możemy też co jakiś czas zachęcić do tego, żeby poszło i spróbowało. Ale nic na siłę. To jest bardzo ważna sprawa, nic na siłę. I teraz zacznę od rzeczy, które się u nas nie sprawdziły i których nie polecam. Po pierwsze, właśnie nic na siłę i też nie krzyczmy, nie wymagajmy, nie sadzajmy na siłę i nie mówmy siadaj, zrób siku, na pewno teraz chcesz, bo minęły 2 godziny, to na pewno chcesz. No właśnie. I nie, że minęły 2 godziny, bo nasze dziecko może zrobić i po 5, bo takie mamy dziecko. Opcja wysadzania na zawołanie, na konkretną godzinę nie jest wskazane medycznie. Nie jest to dobry pomysł. Przynajmniej ja tak czytałam ostatnio w wielu różnych eksperckich dokumentach, czyli na akord nie chodzimy do toalety. Stąd też widziałam również takie na rękę opaski, które dziecko się zakłada, które właśnie powodują, że co jakiś czas będzie tam pikało, że idzie do toalety, czy jakaś, nie wiem, melodyjka będzie grała. To nie jest dobry pomysł, bo właśnie dziecko się przyzwyczaja do tych godzin i później chodzi jak w wojsku, jak w zegarku, tak? Godzina 15, ja muszę do toalety. Kolejne rzeczy, które nie polecam, to jest zachęcanie do toalety czytaniem dziecku książek czy zabawianiem na toalecie. Dziecko ma iść do toalety, zrobić swoje, wyjść z toalety. A nie, że dziecko chodzi i siedzi, a my pokazujemy zabaweczki, czytamy książeczki, puszczamy muzykę, albo na przykład dajemy tablet i dziecko pół godziny siedzi patrzone w ekran i tak nic nie zrobi, bo to nie, dziecko nie jest skoncentrowane na tym, żeby zrobić siku, tylko jest skoncentrowane na tym, żeby obejrzeć bajkę. Więc to totalnie nie jest dobry pomysł. A co się sprawdza? No już część rzeczy mówiłam w poprzednim odcinku, czyli ciuchcia do toalety, czyli czytanie książeczek o tym temacie, o pieluszkach, o chodzeniu do toalety. Nawet widziałam ostatnio grę Kupa. Na pewno działa ściągnięcie tej pieluchy i już. Ściągamy pieluchę, za godzinę gdzieś wychodzimy, to zakładamy pieluchę. Nie, nie, to się totalnie nie sprawdza, bo dziecko po prostu nie wie, co się dzieje. Jak już ściągamy pieluchę, to ściągamy i koniec. Ale co jest jeszcze bardzo ważne, co nie mówiłam wcześniej, są momenty, kiedy musimy tę pieluchę założyć i po pierwsze o tych momentach musimy poinformować dziecko wcześniej, jakie w ogóle są zasady naszej współpracy, jak to będzie wyglądało i kiedy zakładamy tę pieluchę? Zakładamy tę pieluchę w momencie, kiedy dziecko idzie spać. I to jest bardzo ważne, ponieważ odpieluchowanie w dzień i odpieluchowanie w nocy to są zupełnie inne 2 tematy i możemy już dziecko, które ma, nie wiem, 2 latka, możemy dziecku ściągnąć pieluchę w dzień, natomiast jak będzie mieć 4 latka, to będziemy ściągać pieluchę, jak ma na przykład w nocy. To jest przykład. A może to być jeszcze dużo, dużo później. Co jeszcze u nas się sprawdziło? U nas się sprawdził taki element z przekupstwa. Nie wiem, czy to jest na pewno dobre, jeśli chodzi o wychowawczo dobre, ale wiem, że jest mega skuteczne na dzieci trochę starsze, które już czają, o co chodzi, tak w ogóle czają, o co chodzi, ale w jakiś sposób no po prostu są na nie, tak? I po prostu się nie dają, jeśli chodzi o odpieluchowywanie. Twardo sztuki. I wtedy co? I wtedy w grę wchodzą słoiki. Mamy 2 słoiki. Jeden słoik jest pusty, a drugi pełny. 2 słoiki stawiamy w toalecie. Zasady gry są takie. Jeśli dziecko
zrobi siusiu kupę, dostaje cukierka lub cokolwiek innego, co dziecko kręci, lubi. Mogą to być naklejki, mogą to być piłeczki, mogą to być, nie wiem, kredki. Wszystko, co tylko sobie wymyślicie, mogą to być guziczki, perełki, no co tylko chcecie, co faktycznie zachęci dziecko do tego tematu. Ale jeśli dziecko zrobi siku albo kupę w innym miejscu niż na toalecie, to taki cukierek jest zabierany z naszego słoiczka i odkładamy z powrotem tutaj. Kiedy zabawa się kończy? Oczywiście najlepiej by było, żeby zabawa się skończyła, kiedy stwierdzicie, że dziecko jest odpieluchowane. Ale tak naprawdę dziecko dostaje informację, że zabawa się kończy w momencie, kiedy dziecko uzbiera cały słoik. Staramy się, żeby ten słoik był odpowiednio duży, żeby faktycznie dziecko zapełniło ten słoik tymi swoimi tam no, rzeczami, które lubi. Jak słoiczek jest pełny, to rodzice wymieniają ten słoiczek na jakąś niespodziankę. Żeby po prostu ten słoiczek stanowił taki punkt wyjścia do tego, żeby po prostu później nagrodzić dziecko za to wydarzenie, za to, że się udało uzbierać. Możemy ustalić to wcześniej z dzieckiem, że na przykład, nie wiem, pójdziemy do kina, jak uzbierasz, albo nie wiem, pójdziemy do zoo. U nas się to sprawdziło, więc mogę to coś takiego polecić. Jeszcze na zakończenie Wam powiem o dwóch rzeczach, które u nas się sprawdziły. Wydaje mi się, że to są rzeczy, które mogą się sprawdzić na samym początku. Przy takich początkach odpieluchowywania, kiedy dziecko jeszcze zupełnie nigdy w życiu nie robiło na nocnik i chcemy dziecko jakby jeszcze też zachęcić do tego tematu. Na czym to polega? Jak dziecko usiądzie na toaletę czy na nocnik, odkrywamy dziecka brzuszek i mówimy do brzuszka albo dotykamy brzuszka i mówimy zdanie: brzuszek mówi zrób siusiu. Nie wiem jak to jest, ale te magiczne słowa działają 3 razy lepiej niż puszczanie wody czy jakieś mówienie kap, kap, kap czy coś takiego. Brzuszek mówi zrób siusiu i dziecko robi siusiu. Magia, po prostu magia. Natomiast druga sprawa związana jest z tym, jeśli uda się dziecku właśnie już zrobić siusiu, to nie zapominajmy o pochwałach, o klaskach, o tym, żeby pokazać dziecku, że to jest wielkie wydarzenie, żeby tak troszeczkę też dziecko zmotywować do tego, żeby dziecko samo się cieszyło, że się właśnie udało. Więc ja Wam życzę powodzenia. Mam nadzieję, że to odpieluchowanie w dzień przy pomocy moich różnych porad będzie łatwe, proste i w miarę przyjemne, ale na zakończenie niestety muszę Was troszeczkę rozczarować. Jeśli myślicie, że po odpieluchowaniu Wasza asysta w toalecie się skończy, to niestety, ale magiczna umiejętność podcierania się dziecko nabywa w wieku mniej więcej 4 lat, więc te wizyty z dzieckiem w toalecie będą jeszcze częste. Pa!